kryminalni, dochodzeniówka, coś co rozpala wyobraźnię wielu osób. Czyli dzisiaj opowiem Wam, jak faktycznie wygląda praca w zespole dochodzeniowo-śledczym, czy w wydziale dochodzeniowo-śledczym, w komórce dochodzeniowo-śledczej, obojętnie, zależy jak tam to jest zorganizowane. Z czym to się wiąże, jak wygląda typowy dzień dochodzeniowca, bez żadnego ściemniania i obijania w bawełnę. Zapraszam. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Na wstępie mała autoreklama, zapraszam na mojego Patronite'a, gdzie możecie wspomóc mój kanał. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, będzie trochę o pracy policjanta dochodzeniowo-śledczego, czyli tego policjanta, który prowadzi po prostu sprawy. Generalnie na YouTubie jest taki film, który jest podobnie zatytułowany, jak będzie najprawdopodobniej mój, czyli jak wygląda praca policjanta dochodzeniowo-śledczego. Opowiadała o tym chyba z pamiętnika policjantki, ona tam miała jakiś krótki epizod na YouTube. Ja się po prostu z tym filmem nie zgadzam, ponieważ gdzieś już chyba to wspominałem nawet na swoim, jednym ze swoich filmów, ponieważ ten film troszeczkę zakłamuje rzeczywistość. Ponieważ pani tam twierdzi, że mówienie, że no, że dochodzeniowcy to, że praca w dochodzeniówce to jest w dużej mierze w większości praca za biurkiem, czy nawet w 99%, jak ja to mówię, praca za biurkiem, to jest krzywdzące dla dochodzeniowców i tak dalej. Po pierwsze, czemu mówić, że tak nie jest, skoro tak jest? Sam byłem dochodzeniowcem, więc wiem, jak to wygląda. A po drugie, no co jest w tym złego, że ktoś siedzi za biurkiem i robi papierkową robotę w policji? No ktoś to musi zrobić, ktoś musi wyprowadzić proces, a prowadzenie procesu niestety tak wygląda, że siedzisz i składasz do kupy pewne materiały, też starasz się, żeby z tych materiałów coś tam konkretnego wynikało. I potem, jak są odpowiednio zebrane wszystkie materiały, których potrzebujesz, zamknę sobie okno, bo pewnie mi przebija. I jeżeli zgromadzisz te wszystkie papiery, których potrzebujesz, jeżeli zgromadzisz cały materiał dowodowy, poprowadzisz to postępowanie w odpowiednim kierunku i masz, tak jak powiedziałem, te wszystkie papiery przygotowane, to potem jesteś w stanie wystosować akt oskarżenia do prokuratury na konkretną osobę, która potem poniesie konsekwencje prawne swoich czynów. Więc ja nie rozumiem, co jest złego. Więc ja do końca nie rozumiem, co jest złego w tym, że ktoś siedzi za biurkiem i stara się poprowadzić proces i siedzi w papierach. No po prostu to jest taka praca, no ktoś to musi zrobić. A wartościowanie tego, że to jest niby gorsze, bo się siedzi w papierach, a niby, nie wiem, to jest krzywdzące dla tych policjantów, że się powie, że oni siedzą w papierach. No co jest w tym złego? Ja znam masę ludzi, którzy mówią, że lubią swoją pracę w dochodzeniówce i nie wyobrażają sobie innej pracy. No po prostu, no są ludzie, którzy lubią siedzieć w papierach i to robią. I to jest git, no tyle. Nieprawdą jest niezmówienie, że dochodzeniowcy nigdy nie wyjeżdżają w teren. To jest nieprawda. Oczywiście, że tak jak mówiła ta pani, która tam nagrywała odcinek o tym, że dochodzeniowcy też jeżdżą w teren. Oczywiście, że jeżdżą w teren. Jak ja byłem w dochodzeniówce, byłem na przestrzeni roku kilkadziesiąt razy w terenie, podejrzewam, bo miałem dyżury zdarzeniowe, a nawet jeżeli nie miałem dyżuru zdarzeniowego, to czasami po prostu gdzieś trzeba było jechać komuś pomóc. I też trzeba było jechać, pisać papiery po prostu w terenie, robić oględziny, pisać co tam jest na miejscu z technikiem, jechać zawieźć akta do prokuratury, pobrać coś z prokuratury, albo jechać na rozmowę z prokuratorem, jechać kogoś przesłuchać, napisać przesłuchanie w terenie, bo na przykład nie wiem, była jakaś starsza osoba, która nie miała możliwości stawić się na jednostce, albo po prostu osoba była chora, w sensie miała coś złamanego, na przykład też nie była w stanie przyjechać na jednostkę, a musieliście sobie zrobić czynności procesowe na CITO. Więc to też jest nieprawda, że dochodzeniowcy tylko siedzą w za biurkiem, natomiast dalej uważam, że prawdą jest, że 95% czasu dochodzeniowiec spędza na jednostce za biurkiem, wzywa sobie ludzi na przesłuchania, układa akta tak, jak być powinny poukładane, sporządza jakąś inną dokumentację, zleca biegłym pewne czynności i tak dalej. Więc może teraz sobie, bo tak się rozgadałem, idzie to w różnych kierunkach, nie chcę też takiego chaosu wprowadzać. Więc może jak wygląda typowy dzień dochodzeniowca? Co było super w dochodzeniówce, co mi się bardzo podobało, przez rok, bo pracowałem w dochodzeniówce równiutki rok, 365 dni, zajebiste były godziny pracy, tutaj muszę to oddać, naprawdę były super, przez rok miałem dosłownie jedną nockę, a reszta moich dni pracy to było tak, albo dyżur zdarzeniowy od 6 do 14, albo dyżur zdarzeniowy od 14 do 22,
albo normalne służby, takie już do swoich spraw, żeby prowadzić swoje postępowania. Znaczy, żeby była jasność, jak masz dyżur zdarzeniowy, a nic się nie dzieje, to też siedzisz na jednostce i sobie tam klepiesz swoje kwity. No a reszta służb to była od 7.30 do 15.30, albo od 12.30 do 20.30. Jeszcze był taki dyżur do zatrzymanych, czyli od 10 do 18. I on też tutaj jakby nie wiązał się, dyżur do zatrzymanych nie wiązał się absolutnie z zatrzymywaniem ludzi, żebyście sobie też tam nie myśleli, że ja latałem po kwadratach i realizowałem jakieś nakazy do prowadzeń. Nie, to tak nie wygląda. Ty po prostu też siedzisz na jednostce i jak kogoś, nie wiem, na przykład patrol zatrzyma za coś na gorącym uczynku czy coś takiego, to ty wtedy robisz cały proces do tej osoby. Czyli ją przesłuchujesz, stawiasz zarzuty, robisz te wszystkie czynności procesowe, znowu sobie tam piszesz na komputerze. No i w sumie tyle. To były takie typowe moje godziny służby z tamtych lat, a wyglądało to tak. Przychodziłeś sobie o 7.30, co było też spoko, że miałeś czas, znaczy miałeś czas, no tego czasu w dochodzeniówce brakowało zawsze i w dochodzeniówce siedziałem po 12 godzin w robocie czasami z własnej woli, powiedzmy. Nie to, że mnie ktoś tam gdzieś wysłał, tylko musiałem porobić pewne czynności w sprawach. No i to były takie nadgodziny, jakbym to powiedzieć, mocno wirtualne, że tak powiem, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No tak, ale mogłem sobie, wiecie, przychodziłem sobie na jednostkę, nikt mnie jakby nie nadzorował, nikt mi nie kazał czegoś robić, ja sobie po prostu miałem swoje rzeczy tak poukładać i poorganizować, żeby było dobrze. Więc tak, 7.30 przychodziłem, robiłem sobie kawę, siadałem za biurkiem, to było takie pół godzinki, powiedzmy, dla mnie. Potem o 8 była odprawa u komendanta albo u naczelnika. Mówiłeś na tej odprawie, że na przykład na ten dzień masz zaplanowane to, to i to. Wezwałeś sobie takich świadków albo takich sprawców i wobec tych osób na przykład, nie wiem, musisz przeprowadzić przesłuchanie, postawić zarzuty, przesłuchać w charakterze podejrzanego albo świadka, albo nie wiem, ktoś przyjedzie, żebyś mu pobrał odciski palców, bo to też my robiliśmy. Albo nie masz żadnych świadków zaplanowanych, ale po prostu musisz sobie poarchiwizować akta, albo je poskładać do kupy, nie wiem, napisać wnioski o opinię biegłego do pewnych spraw, czy na przykład do jakichś śladów zabezpieczonych. I tak dalej, i tak dalej. No i potem wracasz z odprawy, która trwała jakieś pół godzinki najczęściej i klepiesz sobie swoje kwity. Na przykład, o, typową rzeczą w dochodzeniówce było rejestrowanie przez policjantów spraw. Czyli na przykład, jeżeli ktoś przyszedł złożyć zawiadomienie dzień wcześniej, albo wynika to z jakichś innych materiałów, to wtedy ty dostawałeś te materiały do wprowadzenia do systemu. Wchodziłeś sobie do XIP-u, bo miałeś dostęp do XIP-u z poziomu swojego komputera i dostawałeś taką kartę specjalną. No i po prostu tam w zależności jak było w materiałach, no to wprowadzałeś, jaki był sposób zawiadomienia, czy od pokrzywdzonego, czy nie. Wprowadzałeś taki krótki opis czynu, wprowadzałeś tam ślady kryminalistyczne, odpowiednio je numerując i tak dalej, i tak dalej. No a potem dostawałeś często to postępowanie do prowadzenia z wytycznymi od razu od komendanta najczęściej, czy tam od naczelnika. Co tam masz sobie w tej sprawie porobić? No i potem sobie wzywałeś świadka, przesłuchiwałeś go, też normalnie on ci tam mówił, co było, więc sobie tam wpisywałeś na komputerze. No i potem w zależności co wychodziło z akt, z tego co tam przeprowadziłeś, to albo postępowanie zostało umorzone, albo kończyło się aktem oskarżenia, który był skierowany do prokuratury, albo postępowanie sobie zawieszałeś. I w dużym skrócie tak to wyglądało. Dyżury zdarzeniowe. Miałem ich bardzo dużo w miesiącu, ale to byli policjanci, którzy nie mieli ich praktycznie wcale, więc wtedy już w ogóle potrafili cały miesiąc praktycznie nie wyjeżdżać z jednostki. I wtedy ta praca się przeradza w 100% w pracę biurową, papierową. No ja miałem to szczęście, że gdzieś tam tych dyżurów trochę miałem, więc udawało mi się czasami gdzieś pojechać na jakieś zdarzenia i to była w sumie najciekawsza rzecz z mojej perspektywy w dochodzeniówce. Więc tak jak powiedziałem, na przykład była kradzież z łamaniem, było włamanie do piwnicy, więc dyżurny dzwonił ci po technika, jechałeś na miejsce, technik już był albo na niego czekałeś, wyciągałeś sobie kartkę, podkładkę, taki gotowy jakby formularz do oględzin, no i leciałeś z tematem, nie? Najczęściej równorzędnie z technikiem, żeby było po prostu mniej roboty. Technik sobie tam chodził, zabezpieczał ślady, opylał sobie argentoratem jakieś tam miejsce, na przykład zbierał daktyloskopy, więc pisałeś, że tam w toku prowadzonych oględzin zabezpieczono ślad, na przykład ślad daktyloskopijny numer 1, po opyleniu powierzchni argentoratem zabezpieczono na folię daktyloskopijną czarną, takie tam rzeczy. No i potem sobie przyjeżdżałeś z tego zdarzenia, po zakończonych oględzinach, pisałeś notatkę zdarzeniową do tego, znowu robiłeś wszystkie papiery, które być powinny,
i często dostawałeś tę sprawę do prowadzenia. Zależy, jak tam byliście podzieleni na jednostce, bo u mnie to były takie dosyć kierunkowo podzielone, na przykład jedna dziewczyna prowadziła tylko znęty, ja się swego czasu zajmowałem na przykład takimi oszustwami przy poborze gazu, ktoś tam się zajmował oszustwami internetowymi, tak zwanymi alegrówkami, no i tak sobie ten czas płynął. Ja zrezygnowałem z dochodzeń, wróciłem do patrolu, ponieważ nienawidziłem tej pracy. Nie lubiłem, ja wstawałem rano i od początku miałem zepsuty humor, że miałem iść do pracy. I tak mówię, nie winię tutaj tego sposobu roboty, bo są ludzie, którzy się tam naprawdę odnajdują i to lubią. Lubią tam pracować i tak dalej. Ja tej pracy nienawidziłem, była to praca tylko w papierach. I jako chłopak, który zawsze gdzieś tam był związany ze sportem mniej lub bardziej, po prostu się za biurkiem męczyłem, nienawidziłem siedzieć za tym biurkiem i udało mi się szczęśliwie stamtąd uciec. Są ludzie, którzy tego szczęścia nie mieli i musieli tam zostać dłużej albo na zawsze, ponieważ nie wyrażano zgody, żeby się stamtąd przenosili. Zresztą podejrzewam, że przy tej sytuacji kadrowej, która jest teraz, też by mi na to nie pozwolili, ale no, było to już 3 lata temu prawie, więc ja miałem po prostu trochę więcej szczęścia niż inni. Dobre dochodzenie, więc to też jest skarb. Osoba, która potrafi odpowiednio poprowadzić proces, to jest zajebista rzecz, no bo po prostu trzeba to wszystko dobrze, prawnie poustawiać, tak jak być powinno. I tyle. Natomiast mówienie, że praca w dochodzeniówce to nie jest siedzenie w papierach, albo że to nie jest w większości siedzenie w papierach, albo że duża część pracy w dochodzeniówce są wyjazdy w teren, to jest po prostu gadanie głupot i to jest nieprawda. To jest praca biurowa i to jest praca w papierach i tyle. Ale mówienie, że to jest gorsza praca przez to jest po prostu też nieuczciwe, bo nie jest. No, po prostu są ludzie, którzy lubią to robić i to robią. Też zaznaczam jeszcze jedną rzecz. Ja mówię to z perspektywy małej jednostki. Mówię to z perspektywy komisariatu policji. Nie wiem, jak wygląda praca w komendzie wojewódzkiej, na przykład w dochodzeniówce. U nas na przykład potrafiłeś mieć po 50 postępowań na biegu. I wiecie, to była sieka, to były pierdoły. Znaczy pierdoły, no z perspektywy osoby pokrzywdzonej nie, ale mówię teraz, żebyście znali kaliber, jakie to były czyny. To była na przykład kradzież z włamaniem do piwnicy, kradzież roweru, nie wiem, znęcanie się nad rodziną, no to akurat jest poważna sprawa. Oszustwo na Allegro na 50 zł, bo ktoś komuś nie wysłał towaru. Oszustwo na LX za 7 zł na przykład. Albo nie wiem, ktoś przekleił metki w obi tańszego na towar droższy, to też jest oszustwo i na przykład kwota była 2 zł. Dostajesz takie rzeczy do prowadzenia. Domyślam się, że na wyższych jednostkach, czyli na przykład w komendzie wojewódzkiej, ta robota jest poważniejsza i tej roboty, tych spraw do prowadzenia jest mniej, ale są poważniejsze. I tam możliwe, że nie wiem, możesz sobie jakoś przy tej sprawie pewnie pogrzebać. Może ta praca jest bardziej satysfakcjonująca dla tych ludzi. W każdym razie dla mnie praca w dochodzeniówce nie była. Męczyłem się tam, nienawidziłem tej pracy i mam nadzieję, że nigdy tam nie wrócę. Ale tak podkreślam jeszcze raz, są ludzie, którzy to lubią i nie mam zamiaru demonizować tej pracy. Ale pani policjantka, która o tym opowiadała, według mnie zakłamała trochę rzeczywistość i po prostu no, jest to nieprawda. No, co ona powiedziała, to jest nieprawda. Dochodzeniowcy siedzą w jednostkach, robią papiery, składają je do kupy, rejestrują rzeczy przed kompem i siedzisz 8 godzin albo nawet więcej przed komputerem i klepiesz kwity. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam jeszcze o tym, że możecie wesprzeć mój kanał na Patronite, jeżeli macie taką ochotę. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie wrzucam jakieś rzeczy ze służby. Zapraszam na Face'a, Insta, Discorda. Trzymajcie się i hej!